pokazałem przedtem panoramę Warszawy jako taki duży obiekt, który zapoczątkował to myślenie. Potem bardzo istotnym wydarzeniem było tematyczne panoramy Warszawy. I tu chciałem to zwrócić uwagę, że wśród partnerów, do tej, która tutaj bierze udział, jest Gazeta Wyborcza. Panorama Warszawy powstała dzięki współpracy z Gazetą Wyborczą. Miasto się wtedy nie włączyło. Ja dałem zdjęcie, gazeta sfinansowała baner i to powstało. Panoramy tematyczne, była to wielka impreza, to w ogóle było około 20 sesji naukowych, co tydzień jedna, łącznie ze stronami internetowymi robionymi z panem Piotrem Stępniem, informatykiem, który społecznie się włączył i też pomagał te strony tworzyć. Co tydzień sesja naukowa, w której powstawały ogromne ilości stron. Czasami do kilku, powiedzmy do 150 podstron. Ogromne przedsięwzięcie i to powstawało co tydzień. Udało się zrobić. Zapraszam Państwa potem na tą stronę warsowia.pl, żeby zobaczyć już szczegółowo. Teraz pokażę tylko kilka takich obrazów. Ale po co były te panoramy tematyczne? Kilka osób się dziwiło, jak można mówić, że jest panorama tematyczna chopinowska. Potem na przykład planowałem dźwięków Warszawy. Potem była na przykład twierdza Warszawa i inne. Po prostu były to próby, jak można ze sobą multimedialnie połączyć różne informacje w jeden wspólny system. Panorama chopinowska polegała na tym, że po prostu wędrowaliśmy, to jest niewielka lista poszczególnych panoram tematycznych i panorama chopinowska też miała różne wersje. Na przykład było pokazane zdjęcie i na tym zdjęciu trzeba sobie było wyszukać, to jest panoramiczne, miejsca związane z Chopinem. Jeżeli ktoś kliknął Pałac Ostrowskich, Pałac Kazimierzowskich, Kościół Świętego Krzyża, to oczywiście w tym momencie uaktywniały się kolejne okienka właśnie związane z Chopinem. Zresztą ta podróż chopinowska była jeszcze o tyle ciekawa, że przecież trafialiśmy do poszczególnych salonów, w których Chopin grał i jeżeli trafiliśmy na miejsce, przepokazaliśmy miejsce, w którym był Chopin, w którym po raz pierwszy prezentował swój utwór, to również jednocześnie mogliśmy ten utwór usłyszeć. I tak właśnie odbywa się ten koncert chopinowski. Czyli było połączenie zdjęć lotniczych, wędrówka śladami tych zdjęć lotniczych i miejsc związanych z Chopinem, jednocześnie z koncertem chopinowskim. Jedna z takich panoram właśnie tak wyglądała. Inna z kolei to jest twierdza Warszawa. I teraz wystarczy tylko kliknąć w internecie w którekolwiek z tych ikon, aby nam się po prostu otworzyło konkretne miejsce i znowu dalszy ciąg informacji, oczywiście bardzo złożonej, podporządkowanej. Tutaj mamy na przykład fragment fortu na Siekierkach, ale jednocześnie możemy wchodzić w poszczególne warstwy czasowe. I ten zbiór to jest oczywiście taki najprostszy, czysto werbalny, ale przecież, tak jak wspomniałem, możemy wchodzić w przestrzeń rzeczywiście fizyczną, przestrzenną. Czyli nie tylko czasową, wielowymiarową. I wtedy się okazuje, że my po prostu możemy z czasem przenieść się w inną Warszawę. Konstytucyjne miejsca Warszawy to była kolejna panorama, też bardzo istotna, ponieważ wtedy rozmawiałem z panem profesorem Safianem, który się natychmiast zainteresował i wspólnie zrobiliśmy tę konferencję w Trybunale Konstytucyjnym. Zresztą ta sesja naukowa odbyła się dokładnie w dniu 3 maja. Polegało to na tym, że pokazaliśmy różne miejsca konstytucyjne, miejsca w Warszawie związane z konstytucjami, ale miało to jeszcze głębszy wydźwięk, ponieważ chciałem w ten sposób zwrócić uwagę na, wydaje mi się, istotną rzecz. Warszawa w jaki sposób powstała? Jej stołeczność. Po pierwsze była uwarunkowana od środowiska, a więc od położenia na skarpie i położenia nad Wisłą, ale z drugiej strony stołeczność Warszawy w jaki sposób kształtowały wszystkie akty prawne związane z konstytucjami. I pomiędzy tymi dwoma elementami, konstytucyjnością a środowiskiem, ukształtowała się Warszawa, wizja Warszawy i jej stołeczności. I zresztą taka była koncepcja też pierwsza tej wystawy, która była w tym roku. Także mogliśmy zobaczyć miejsca konstytucyjne, to jest oczywiście tylko jeden punkt, taki krótki. Natomiast jeżeli się w to wejdzie, to mamy całe akty prawne, artykuły, które się ukazywały, a nawet jest taki element świątyni opatrzności, którą miałem przyjemność jeszcze wówczas remontować, a w stanie wojennym budziło to szczególne zainteresowanie czynników zewnętrznych, ale udało się. Czyli jest to jednocześnie jak gdyby dokument pewnej działalności społecznej, a nie tylko intelektualnej czy historycznej. To jest jeszcze jedna sesja, na którą chciałem zwrócić uwagę, mianowicie Tillmans Gameren, architekt, Holender, potem był nobilitowany, czyli dostał nazwisko polskie. Można pokazać różne miejsca z nim związane w Warszawie, ale tutaj chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jeden. To jest na przykład zespół kościelno-klasztorny Sakramentek na rynku Nowego Miasta,
Ale na jeszcze bardzo ważny element. Proszę zwrócić uwagę, jak wygląda zapis. Otóż przy każdym takim obiekcie, na przykład tutaj, jest zbiór w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, zbiór wielu dokumentów, które po wojnie zostały uratowane i znajdują się. I teraz one zostały również wpisane. Czyli ta wielka baza danych staje się w tym momencie wielkim archiwum opracowanym naukowo. Proszę zwrócić uwagę, to jest tylko maleńki przykład, to co tutaj pokazuję przecież. Ale to zajmuje kilkaset pozycji. Samo tylko to jedno. I w tym momencie okazuje się, że jest to jedno z większych opracowań, czyli w ten sposób zaczynamy tworzyć archiwum, bibliotekę opracowanych naukowo całych pozycji, które w ten sposób się znajduje i zaczynają być dostępne praktycznie dla wszystkich. Jednocześnie nie leżą one zamknięte w archiwach, tylko powiązane są z rzeczywistością, z rzeczywistym obiektem i z rzeczywistą przestrzenią. Czyli w tym momencie Tylman z Gamerem, który żył wiele wieków temu, jest punkt związany z nim w Warszawie, jest również współcześnie Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie na Powiślu. Dlatego, że ona przechowuje zbiory, czyli pojęcie związane z Tylmanem z Gamerem jest wielowątkowe i znajduje się w różnych miejscach. Czyli nie tylko jego obiekty, które on stworzył, ale również te, gdzie związane są z jego archiwaliami, czyli sieć powiązań, sieć asocjacji pomiędzy poszczególnymi danymi zaczyna, jak Państwo widzicie, być jeszcze bardziej złożona niż tylko z takiego prostego wpisania danej informacji, podczepienia jej pod jakiś punkt. To jest taka, znaczy dla mnie też bardzo miła była jedna z tych panoram. Jednej panoramy mi się nie udało zrobić, a chyba była też, wydaje mi się, że fajna, mianowicie dźwięków Warszawy. Mieliśmy stworzyć cały konkurs razem z radiem, po prostu już czasu nie starczyło, chociaż był przygotowany, ale też podaję przykład. Warszawa ma swoje głosy, ma swoje odgłosy. Oddech Misia na Alei Solidarności. Szum wind w placu. Bardzo wiele dźwięków, które są tak charakterystyczne, że nawet z nich można stworzyć panoramę. Z tego wynika, że panoramy do panoramy może być wszystko, co jesteśmy w stanie włożyć, razem zebrać i w jaki sposób uporządkować. Tutaj pokazuję taką panoramę balonów. Nie tylko nawiązuję do tradycji lotniczej Warszawy, ale chciałem pokazać jeszcze jedną, mianowicie rzecz, sposób poruszania się. Otóż możemy zarówno wybierać punkty, mając konkretną informację, możemy wybierać je przypadkowo lub bardziej świadomie, ale jeszcze wprowadzamy dodatkowo pojęcie poruszania się po tej bazie danych w sposób losowy lub w jakiś sposób sterowany. Przykładem poruszania się losowego jest lot umowny, lot balonem. I w tym celu pokazałem nie tylko panoramę balonową, która rzeczywiście udało się zrobić i to była próba startu z dziedzińca Uniwersytetu Warszawskiego. Dla tych z Państwa, którzy nie orientują się w przepisach prawnych, wystartowanie jakiegokolwiek obiektu z terenu Warszawy to naprawdę jest duża, duża rzecz. To prawie się udało, prawie, ponieważ kierunek wiatru zmienił się w ciągu godziny i niestety akurat prowadziłby na Okęcie i tu się nie udało już samego lotu zrobić, myśmy się tylko wznieśli. Natomiast po południu zrobiliśmy lot, który miał być, ponieważ jeżeli miał być lot, no to oczywiście nie uważam, żeby miał się nie odbyć. Odbył się, łącznie z pocztą balonową. Ale intencją tutaj jest wskazanie na coś innego, mianowicie sposób poruszania się po powierzchni tej bazy danych i wyszukiwania informacji. Możemy poruszać się albo ruchem konika szachowego, albo na przykład lot balonem, czyli zupełnie przypadkowo tak, jak nas poniesie i wtedy zbieramy kolejne informacje. Możemy również poruszać się sterowcem, a więc przemieszczać się nad informacjami w sposób w pewnym sensie zamierzony i wybierać sobie. Proszę zwrócić uwagę, że mamy w ten sposób zdefiniowane nie tylko informacje, które są zapisane, ale nawet sposób dochodzenia do nich. To, co się znajduje w Google'ach na przykład jako szczęśliwy traf, no to my mamy dużo bardziej elegancko, ponieważ możemy ten szczęśliwy traf potraktować jako po prostu piękny lot balonem nad Warszawą. Niektóre z poszczególnych warstw są już bardzo dobrze opracowane i nawet mamy stworzone określone schematy. To jest akurat fragment poświęcony osobom i osobistościom, czyli jakieś miejsce związane z osobą w Warszawie, jakiekolwiek nazwisko, które chcielibyśmy wpisać. Musimy przypisać do jakiegoś miejsca w Warszawie. I w tym momencie jest nie tylko osoba, ale mamy już stworzoną jak gdyby kartotekę, jak to może wyglądać. Na dole tutaj mamy zarówno życiorys, i to życiorys przedstawiany w formie klasycznej, dorobek. I dorobek mamy zarówno w postaci bibliografii, też jest kilka w ogóle warstw. Proszę Państwa, wchodząc na tą stronę warsowia.pl możecie zobaczyć. Mamy również wywiady,
ale nawet wywiady dzielą się jeszcze na obrazowe i dźwiękowe. No i w tym momencie to, co chyba każdy sobie tak najbardziej wyobraża i marzy, czyli mamy jakikolwiek obiekt bardzo precyzyjny. Jeżeli jesteśmy go w stanie opisać, to teraz możemy do tego obiektu, do jego fragmentu podczepić każdą informację, którą chcielibyśmy zachować. Nawet ślady po pociskach, które normalnie są potem zatynkowane, tutaj mogą być przechowywane. I to jest chyba bardzo istotny element. Możemy stworzyć panoramę kapliczek, podwórek, czegokolwiek. Latarni morskich, które są z numerami. I wszystko to jesteśmy w stanie zobaczyć, wpisać. Nawet takie rzeczy, czyli bieżące zarządzania miasta. Na przykład, gdzie będą w najbliższym czasie wystawione chociażby kontenery na zbieranie jakichś dużych śmieci. Gdzie będą, w którym miejscu. One będą dokładnie przepisane. Czyli w ten sposób możemy stworzyć archiwum, ale jednocześnie archiwum bardzo potrzebne i wręcz niezbędne do współczesnego zarządzania miastem. I to mi się wydaje, że to jest szczególna wartość. Natomiast nie wspominam, jakie mogą być poszczególne panoramy, ponieważ sądzę, że i tak nie byłbym w stanie nadążyć za Państwa fantazją. To jest po prostu z mojej strony niemożliwe. Każdy z nas może wstawić tysiące, a jak jest bardziej honorowy, to dziesiątki tysięcy takich poszczególnych panoram. Jedyny problem, żeby to było realnie potem utworzone i wpisane w naszą bazę danych. I, aha, jeszcze z takich ciekawych. Powstała baza nawet badań DNA. Zbiory, jesteśmy w stanie, zresztą to co tu jest pan Kosewski z BPRW, robią zapisy wszystkich drzew, które są. Z dokładnością do pojedynczego drzewa, do gatunku. Zbiór wszystkich platanów, zegarów słonecznych. Wszystko, co byśmy potrzebowali, jesteśmy wtedy w stanie wpisać właśnie w tego typu przestrzeń. Nie tylko w tym roku, proszę zwrócić uwagę, ale również sięgając do wielu lat wstecz. Jeżeli mamy zdjęcie współczesne i na przykład mamy jakiś platan czy kasztanowiec, ale znajdziemy to samo drzewo, jako malutkie drzewko, 50 lat wcześniej, to proszę sobie wyobrazić, że tworzy nam się dynamiczna historia tego drzewa. Drzewo nawet nie jest świadome, jak bierze udział w tej bazie danych. Pokazuję zdjęcia dlatego również tej klasy, dlatego że nie chodzi tylko o zwykłe zdjęcia, które są podstawą badań fotogrametrycznych, ale mogą to być również zdjęcia Warszawy nocą, czyli czegoś, co się normalnie nie robi, a takich zdjęć przecież robiłem bardzo wiele. I to jest jeden właśnie z przykładów Warszawy nocą. Również może powstać baza danych w oparciu o zdjęcia termalne. Dodatkowe informacje, nawet pokazujące zarówno klimat poszczególnych ulic, i sobie nie wyobrażamy czasami, jakie są skoki temperaturowe i dlaczego się to dzieje, jest to związane z elewacjami. Jeżeli jest taka fotomapa i taka baza danych, instytucje, które zajmują się chociażby nawet, tak jak PZU, czyli wszystkie te, które zajmują się ubezpieczaniem, wystarczy, że spojrzą na mapę. To jest mapa, która powstała między innymi na Uniwersytecie Warszawskim, na Wydziale Geografii, przez pana Artura Magnuszewskiego jako jednego ze współautorów, zagrożeń powodziowych. I tutaj mamy różne strefy. Jest to model cyfrowy terenu, bardzo nowocześnie zrobiony i też wpisany. Czyli te mapy, o których państwu mówiłem, to mogą być nie tylko mapy czasowe, nie tylko fotomapy, ale w ogóle produkcje cyfrowe. Czyli możemy stworzyć cały szereg map o różnej tematyce i różnej reprezentatywności i formie wizualizacji, które nam pokażą całą skalę różnych zjawisk, do tej pory dla nas niedostępnych. To jest również jeden z tych elementów, który w tej obrazowej mapie będzie istniał. Mapa, która jest kolejną przykładem, to jest mapa zrobiona przez ESRI, gęstości zaludnienia. I w tym momencie możemy do takiej mapy wpisywać cały szereg kolejnych elementów, różnych elementów ilościowych. Czyli na mapę rzeczywistą możemy wprowadzać różne dane i je wizualizować. Jak sobie teraz te wszystkie informacje połączymy, przestrzeń, czas sięgającą historycznie do średniowiecza, a sięgającą jeszcze głębiej aż do podłoża geologicznego, zresztą też możemy go uformować przestrzennie. Na to nałożymy jeszcze informację klasyczną. Na to nałożymy możliwości intelektualne człowieka w postaci właśnie tego typu różnych wizualizacji. Jeszcze wprowadzimy elementy emocjonalne i tak dalej, i tak dalej. To się okaże, że jest to jedno z większych przedsięwzięć, ale jednocześnie szalenie ciekawych. To jest mail, który dostałem akurat wczoraj i też pokazuje, jak istotnym jest to elementem i jak może być ciekawie ta mapa odbierana. Otóż bardzo wiele osób chciałoby zobaczyć mapę, na której zobaczą najbliższe plany działań władz miasta. Zobaczą, jakie są plany zagospodarowania. Czyli będą w stanie sobie również dysponować tą przestrzenią, wiedzieć, gdzie jest coś ciekawego, nie tylko w sensie turystycznym.
Nie tylko w sensie naukowym, nie tylko w sensie krajoznawczym, ale również mogą sobie zarządzać tą przestrzenią według swoich możliwości i w tym momencie okazuje się, że takie zapotrzebowanie jest niezwykle silne. Jeżeli teraz ktoś przedstawi taką mapę i pokaże na przykładzie tej mapy, na przykładzie tego obrazu, co można planować, w jaki sposób, jak wyglądają plany, to okazuje się, że jest to trafienie jednocześnie w życzenie ludzi, którzy chcieliby tę Warszawę właśnie widzieć w ten sposób. No i wreszcie jest obraz satelitarny, który Państwo widzicie. Jest to jeden z obrazów, który w tej chwili praktycznie co kilka tygodni powstaje, coraz to kolejny. Czy jest sens wpisywać wszystkie? Chyba nie, bo nie ma potrzeby. Natomiast na pewno powinny być w archiwach. I na bazie takich obrazów jak w tej chwili jesteśmy w stanie, jesteśmy gotowi stworzyć naprawdę fantastyczne dzieło. Dzieło, które jest jednocześnie, podkreślam, naszym wspólnym warszawiaków dorobkiem.